zapraszam na główne wydanie informacji. A zaczynamy od Szydłowa. Zamiast ratusza, sklep mięsny i bar. Władze gminy chcą wyremontować budynek w centrum i przenieść tam właśnie ratusz. Szukają pieniędzy unijnych, aby to zrobić. Na razie jednak trwa walka o budynek z gminną spółdzielnią, która od kilkudziesięciu lat zarządza pawilonem. Iwona Boratyn. Do końca XVIII wieku w tym miejscu stał miejski ratusz. Po II wojnie światowej zastąpił go pawilon gminnej spółdzielni. Zdaniem mieszkańców to najbardziej szpetny budynek w mieście. Nie pasuje jakoś tutaj do tej zabudowy, tego rynku. W 50. latach był budowany, ale no niech pani dobrze mnie zrozumie. Ten budynek dzisiaj to szpeci, ale ten budynek w latach jak był pobudowany, to przedstawiał wielką wartość. A po dawnej świetności pozostał bar ratuszowy. W te gościnne progi wstępują już tylko smakosze tanich win. Plany wobec budynku snuje gmina, bo staną na komunalnej działce za państwowe pieniądze. Chcielibyśmy w tym budynku zrobić gminne centrum kultury i bibliotekę u góry, a na dole galerię sztuki współczesnej. Ale spółdzielcy mają swoją koncepcję i na razie o sprzedaży pawilonu nie myślą. Gminna spółdzielnia ma po prostu szukać dzierżawców. Jeżeli nie znajdzie dzierżawców, no to będziemy dalej myśleć o sprzedaży. Są to małe zyski, ale prowadzimy działalność, ponieważ i płacimy podatek od nieruchomości i częściowo budynek wykorzystujemy. Osiągnęliśmy już w tym roku zyski, tak to były straty. Wiele gminnych spółdzielni upadło, jednak my żeśmy przetrwali. Tymczasem wójt w poszukiwania inwestora nie wierzy. Jego zdaniem gminna spółdzielnia gra na zwłokę. Jest niemoc, apatia. No wiele działań było już podejmowanych od kilku lat i w tym temacie się nic nie zmieniło. Zarząd GS-u mówi, że czeka na dzierżawcę, jeszcze będzie pewnie 50 lat czekał. Tymczasem spółdzielcy obiecują, że decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze latem tego roku.